Zagranie do Bykowskiego. Robi się niebezpiecznie, ale dobrze interweniuje tam Badzio. Wciąż przy piłce utrzymują się zawodnicy Świtu. Strzał na bramkę i teraz dobra interwencja Michała Brudnickiego. No to uderzenie mogło go zaskoczyć. Cięty strzał w kierunku bramki i czujny Michał Brudnicki. Dośrodkowanie. Główka i mamy bramkę. Sędzia jednak sygnalizuje pozycję z Polonią. No i tak jak mówiłem, trzeba ustrzegać się tych stałych fragmentów gry. I teraz Polonia Warszawa może mówić o sporym szczęściu, że na pozycji z Polonej znalazł się napastnik drużyny przeciwnej. Pokazuje się do gry Jacek Tkaczyk. Sosnowski, długa piłka na pole karne. Tam dobre zgranie napastnika, ograny Kiczuk. I będziemy mieli rzut karny dla Świtu. Nowy Dwór Mazowiecki. Bardzo ładnie to zrobił napastnik naszych rywali. Od razu przyjęciem piłki zgubił tak naprawdę Rafała Kiczuka. Należy jednak pamiętać, że rzut karny to wciąż nie jest gol. Michał Brudnicki czy graczy Świtu? Krótki nabieg naszego rywala Brudnicki. Jednak mamy bramkę dla Świtu. Niedobrze zaczyna się dla nas to spotkanie. Nie wyczuł intencji strzelca Michał Brudnicki. I będziemy musieli od 25 minuty na Konwiktorskiej gonić ten wynik. A wszystko wzięło się z drobnej nieuwagi naszych defensorów. Ta długa piłka tak naprawdę nie powinna tak łatwo przedostać się w nasze pole karne. Powinniśmy lepiej ją wybić. Długa piłka Górskiego na Krystiana Pieczara. On bez szans w starciu z Kamińskim. Przechwytuje Pieczara. Pieczara dobrze pokazuje się do gry Niewiarowski. Wciąż Pieczara utrzymuje się przy piłce. Sytuacyjny strzał jeszcze dobitka Łukasza Piątka, ale tam rykoszet. I będziemy mieli rzut rożny dla Polonii Warszawa. Zajdzie teraz poza linię boczną Kamil Wiśniewski, a sędzia pozwoli na rozegranie tego stałego fragmentu gry. Pazio, dobre dośrodkowanie w pole karne, jest strzał! Krystiana Pieczary, ale obok słupka bramki Jakuba Lemanowicza. No wydaje się, że zabrakło tam naprawdę niewiele, aby Krystian skierował piłkę do siatki. Piłka oczywiście dochodząca do bramki. Adam Pazio pokazuje, jaki wariant rozegrania zastosuje. Pazio, wrzutka na długi słupek. Tam zamieszanie w polu karnym gości. Przy piłce utrzymuje się Polonia. Jest szansa teraz na strzał chyba Łukasz Piątek. Ale tam w tym gąszczu dobrze blokują to uderzenie piłkarze Świtu. I zabrakło na niewiele. Cieszylibyśmy się z wyrównania w 42 minucie. Znowu niedokładnie Górski, sędzia spogląda na zegarek i kończy pierwszą połowę starcia pomiędzy Świtem Nowy Dwór Mazowiecki a Polonią Warszawa na Konwiktorskiej 6. Jak na razie goście prowadzą 1-0 po golu z rzutu karnego i trzeba szczerze sobie powiedzieć, że nie takiego występu wyobrażaliśmy sobie, nie takiego występu spodziewaliśmy się po czarnych koszulach w tych pierwszych 45 minutach i trener Rafał Smalec musi powiedzieć kilka ostrych słów w szatni swoim podopiecznym, aby na tę drugą odsłonę wyszli zdecydowanie bardziej zmotywowani i skoncentrowani. No i etatowy wykonawca stałych fragmentów gry Adam Pazio, piłka odchodząca od bramki. Tam już czyha między obrońcami Krystian Pieczara i Patryk Paczuk. Pazio, dośrodkowanie, dobra wrzutka w pole karne, dobra interwencja i mamy bramkę! Ale sędzia boczny, wydaje mi się, że dopatrzył się faulu w tej sytuacji. Tam początkowo interweniował na linii Jakub Lemanowicz. Wepchnął tę piłkę do bramki właściwie Patryk Paczuk. Teraz piłkarze Polonii nie wiedzą, co się dzieje, bo wydaje mi się, że Lemanowicz odbił tę piłkę po prostu przed siebie i trafił w nią Patryka Paczuka. Marciniec. No w końcu dużo miejsca w środkowej strefie ma Piotrek. Ale też zdecydowanie głębiej wycofani są nasi rywale niż w tej pierwszej połowie. Będą czyhali na pewno na
na groźne kontrataki, dlatego nie możemy sobie pozwalać na takie straty na własnej połowie, jak w pierwszej połowie, a teraz cały gol! Kluska zdobywcą bramki zrehabilitował się po tej nieudanej pierwszej połowie i Polonia Warszawa wyrównuje rezultat tego spotkania. Może ta bramka padła z delikatnego zamieszania w polu karnym rywali, ale to nieważne, bowiem w tej drugiej połowie wszystko jak na razie układa się po naszej myśli i Marcin Kluska na pewno może być zadowolony, że udało mu się wpisać na listę strzelców, bo ten jego występ początkowo nie wyglądał obiecująco, a teraz całkowicie odmienne nastroje na Konwiktorskiej. I wyrównujemy rezultat tego spotkania. 8 goli w poprzednich dwóch spotkaniach Polonii Warszawa. 3-0 z Błonianką Bonio i aż 5-1 z rezerwami Jagiellonii Białystok, więc jak najbardziej mamy prawo oczekiwać się tutaj więcej goli. Marciniec, Paczuk, słupek, ależ teraz niewiele zabrakło, a cieszylibyśmy się z prowadzenia. No świetny odbiór w środkowej strefie i Marciniec pokazuje to, co potrafi najlepiej. Świetnie wypatrzy uciekającego tam za plecami rywala Patryka Paczuka. Dobry miał pomysł środkowy napastnik Polonii, który podciął piłkę nad bramkarzem rywali i zabrakło naprawdę, naprawdę niewiele. Indywidualna akcja gracza Świtu, wypuszcza piłkę z rąk Brudnicki, ale czujnie jest tam też ustawiony Wiktor Niewiarowski, który wybija daleko na koło środkowe. Nie zatrzymuje się Świt, lepszy fragment gry w ich wykonaniu. Teraz w starciu z Niewiarowskim, 1-1 długo Głęcki, zablokowany ten strzał, wciąż Świt, wybija Kiczuk. Nie możemy odzyskać futbolówki pod własnym polem karnym. Kolejne dośrodkowanie Świtu. Jeszcze strzał z dystansu, ależ gol! Ależ gol zawodnika z Nowego Dworu, kompletnie bez szans. Michał Brudnicki teraz dość pechowo. Przegrywamy 1-2, ależ to była bomba w wykonaniu piłkarza z Nowego Dworu. Marciniec, jest szansa przerzucenia ciężaru gry na drugą stronę. Rozpędza się Mikołajewski, pokazuje się do gry Pazioj. Wychodzi też na wolną pozycję Rafał Parobczyk. Parobczyk, wrzutka w pole karne, ale zbyt miękko. Pazio. Pazio, teraz trochę gry na chaos. Parobczyk, ale szansa zmiennika Polonii Warszawa i zabrakło niewiele, aby umieścił tę piłkę po krótkim słupku Rafał Parobczyk. Ale też sporo było tych przerw w grze. No i teraz rozbrzmiewa przy Konwiktorskiej końcowy gwizdek w tym spotkaniu. Polonia Warszawa przegrywa u siebie ze Świtem Nowy Dwór Mazowiecki.